Esztegere, siema sportowe świry. Trzeba czasami wyruszyć na jakąś wycieczkę zagraniczną, żeby nie zwariować. O tej naszej ekstraklasy, B-klasy i pozostałych szczebli rozgrywkowych. Zobaczcie, jak wygląda futbol w innych krajach. I w ten weekend sprawdzę, czy rzeczywiście Lagiar, Magier, Ketio Berat, czy tam Barat, czy to jak ktoś tam wymawia, czy Polak, Węgier, to są rzeczywiście dwa bratanki. I jestem sobie w Budapeszcie. Język jest lekko dziwny dla Polaka. Muszę czytać z kartki, bo nie pamiętam nazw. I trafię, mam nadzieję, że się mecz odbędzie. BVSC z Ulgo, Skerkulet UFC. Druga liga Budapesztu, czyli piąty poziom rozgrywek. Chyba większość piątoligowych zespołów w Polsce marzyłaby o obiekcie takim jak ten. Płyta naturalna, elegancka. Pista, odkryta trybuna stalowa, ale nie to jest najważniejsze, bo oprócz tego są boiska treningowe ze sztuczną nawierzchnią, jakaś hala tenisowa, basen, gdzie dzieciaki grają w water polo, basen odkryty, oczywiście bufet, który zaraz sprawdzę. Jesteśmy 100 lat za murzynami w tej naszej Polsce, infrastrukturalnie. Szok i niedowierzanie. Język wprawdzie trudny, ale piwo się udało kupić na szczęście. Uniwersalne Esperanto zawsze działa. Trochę dziwne te Węgry. Sport Buffet zamknęli przed meczem. Szczęście zdążyłem jeszcze do sklepu, poza lekkie zaopatrzenie. Taka oto trybuna piątoligowego klubu. Mecz przesztuczny. I gol! Gol na 2-0. Gospodarzy. Oj, przejechał karny, tak. No 6-0. No egzekucja. 6-0 dla gospodarzy z Ulgo. Mecz przez co się zrobił mocno leniwy. Też się trochę rozleniwiam. Co zrobić? Przed chwilą był honorowy dla gości, ale na niewiele się to zdało. Niespodzianka. Ja to z nim strasznie. Jak już? Chyba się trochę pan sędzia pospieszył. I takim oto sposobem BVS z Ulgo wygrało Skerulet UFC. Jedyne 7 do 1. Nauczyłem się nowego słowa wczoraj po węgiersku, dzięki koledze. To słowo brzmi Jonapot i oznacza dzień dobry. A zatem Jonapot, drugi dzień w Budapeszcie. Jestem po drugiej stronie Dunaju w Budzie. Idę na obiekt ASR Gea coś tam. Później się okaże, jaka to jest nazwa, bo nie jestem w stanie tego wymawiać. W każdym razie będzie to czwarta liga. Stadionik już zwiedziłem, całkiem fajny, niedługo zobaczycie. A po drodze nieopodal stadionu, ruiny z czasów rzymskich. Kto by się spodziewał, że idąc na mecz czwartej ligi strzelę o taką miejscówę. W własnych kieszeni wygrzebałem kartkę z meczową rozpiską na dzień dzisiejszy. I uwaga, teraz będę czytał nazwy drużyn. ASR Gazgiar to są gospodarze, a goście to już jest w ogóle dla mnie kurwa przegincie, nie? 43.szy.epitok.sk. Czy jest jakieś rozwinięcie skrótu tego szy? Boję się zapytać. Znaczy może się nie boję, ale nie umiem po prostu, bo w tym języku się kurwa nie da zapytać o nic. Całkiem fajny jest ten stadion czwartoligowy, chociaż w porównaniu z wczorajszym piątoligowym to taki lekko mini. Ale co najważniejsze jest bufet, bo można sobie kupić o piweczko. Język mają tutaj Węgrzy trudny. Nawet nie próbuję mówić czegokolwiek, bo nie ma sensu. Ale po angielsku jak na razie mówią wszyscy, których spotkałem i z którymi próbowałem cokolwiek porozmawiać. Nieważne, czy to była pani w odpowiedniku żabki. Chcecie na meczu. Wszyscy normalnie się komunikują po angielsku. A tymczasem obiekt. ASR Gaz. Gazgiar bodajże. I bufet. To jest szalsko królewska kultura. Bufecik musi być. Minęło 27 minut.
Raz śmierdziało golem, ale na razie to nędznie to wygląda. Jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe, no właśnie tak. Całkiem niespodziewanie zrobiło się 2-0 dla gospodarzy. Mają kolejną szansę. Z dobrego miejsca. Taki młyn. Jest! 3-0. Transport publiczny w Budapeszcie działa całkiem sprawnie i dzięki temu udało się dojechać na kolejne pasjonujące zawody. Tym razem 6. liga, gospodarzami będą rezerwy zespołu Test Verisek i zagrają z Dynamo Torpedo. Oczywiście jest bufet, w którym można sobie nabyć najpotrzebniejsze rzeczy. Też zapomniałem dodać, że poprzedni mecz Gasgier z Epi coś tam skończył się wynikiem 3-0. I to tyle, no. A może nie zapomniałem. Igor! I gol! Na 2-0. Montamy biegę. I koniec. Rezerwy Test Virusek, czy jak to się tam nazywało, pokonały Dynamo Torpedo 4-0. Mecz nie był pasjonujący. Niestety, teoretycznie mogłem na tym samym obiekcie obejrzeć jeszcze jedno spotkanie. Pierwsza drużyna Test Virusek w czwartej lidze jeszcze tam grała, ale stwierdziłem, że muszę zjeść coś na ciepło. Chyba lepiej będzie się pokręcić pionem docelowym w dniu dzisiejszym. Wybieram się jeszcze na jeden mecz. Małe derby. Jakiś bez z Ferencvaroszem. Byłem trochę wcześniej z autobusu pod stadionem Ferenca Puszkasza. A Ferenc ma swoją stację metra. No, bohater narodowy Węgier, co tu dużo gadać. A tutaj będzie chyba nowy stadion Ferenca Puszkasza. Poprzedni został rozjebany. Znowu tu widać, ale ten nowo budowany stadion Ferenca Puszkasza to będzie chyba całkiem szpory. Obecnie reprezentacja Węgier gra swoje mecze na stadionie Ferencvaroszu, który ma ledwo dwie dychy. Chyba chcą zbudować coś większego. Niestety nie tylko stadion Puskasza jest w budowie. Przy budowie jest chyba też stadion Kiszmesztu, czyli Honvedu. I nie będzie na nim dzisiaj tych derbów, których Honved jest nominalnym gospodarzem, tylko będą on na stronie MTK. I na to samym sobie właśnie zmierzam powoli. Zobaczyć, czy jest jakaś cywilizacja na Węgrzech przed takimi meczami. To jest pod tym stadionikiem. Kibice Kiszpesztu już od dawna tu balują, a teraz idą Fradi. Się zaczyna lekkie spięcie. O, czuć już derbowo. O, już jest derbowo. Się kręcę od prawie godziny pod tym stadionem, przed tymi derbami. Tylko można sobie pić przy policjantach. Problemu nie ma najmniejszego. Radi już się pojawili, przeszli pochodem ze swojej dzielni. Taka rzeczywiście derbowa atmosfera, trochę się powyzywali, poszło trochę paków, co z tego będzie. Całkiem przypadkowo obok tego stadionu MTK, na którym są rozgrywane derby zastępcze zamiast stadionu Bożika, który chyba jest w remoncie, chociaż wczoraj na to nie wyglądało, znajduje się stadion BVK Elory. O tu, to jest stadion. Czekaj. Obecnie chyba trzecioligowy. No wyjeździ grają w ten weekend, więc niech meczu nie będzie, ale coś tu chyba grało oprócz tego. Stadionik MTK jest zbudowany na jakieś 5 koła tylko. I trybuny. Na jednej siedzą ultrasi z Pesztu i ultrasi z Radii. Sektorem buforowym oczywiście, wiadomo. Legi są perspektywę. Ale konstrukcja mistrzowska. Ciekawa na pewno. Pół godziny do meczu. Goście zasiadają. Nie wiem czy wszyscy czy nie, ale zasiadają. Dla mnie to słowo. To najważniejsze. Nie wiecie o co chodzi, ale mi się podoba. Ready.
po tablicy to się chyba nie będę produkował za bardzo. Bo ten mecz się tak skończy. Dobra, kończ to, kurwa, bo to nie prowadzi do niczego, ty baranie. No i skończył. I tak jak na tablicy. Taką mam trochę rozkminę po tych derbach. Bardzo to wyglądało podobnie do tego, co można u nas zobaczyć. Sportowo kompletna patola, jak w Ekstraklasie. A na trybunach też dość podobnie. Popping mocno intensywny, zaśpiew raczej we włoskim stylu. Radi w tym brylowali. Izb jest trochę gorzej. Początek mieli niezły, później osłabli. Niestety trochę ten stadion zalił atmosferę meczu. Funkcjonalny to on może jest, no ale modern stadion robi swoje. Nie można palić szluk na trybunie. Catering papierowy. Plus, że piwo było. No, ale gdyby jeszcze nie było piwa, to dramat. Generalnie czy warto? Zawsze jest warto. Bardzo lubię mecze o wczesnych godzinach przedpołudniowych, typu 11. Czasami jakiś tam rarytas się trafi w Polsce o 10. Ale o 9 rano to jeszcze nie byłem. A teraz będę. W Budapeszcie można. Trafiłem sobie na 6. ligę. Meczik Budapeszte Athletic Club kontra Beak. Beac, nie wiem jak to się wymawia. 9 rano, słońce już grzeje jak skurwysyn. Znowu najważniejsze to pamiętać o odpowiednim nawodnianiu organizmu. Chyba jakiś turniej młodzieżowy, także będzie głośno, chociaż na samym meczu, który ja będę oglądał, to publika wynosi ze mną 3. O, no zajebał. Bardzo dobrze wykonany stary fragment, tak jak lubię. Miejscówkę chyba zaraz zmienię, raz, że słońce pali niemiłosiernie, dwa, że ten turniej młodzieżowy to mnie wykończy. Darcie ryja non stop przez rodziców. W sumie to rozumiem, ale tego, żeby ustawiać dzieciaków na boisku i coś im tam jednak mówić, to jest trener, a nie tatę. Zmieniłem miejscówkę na bardziej ocienioną. Siedzę sobie na ławeczce za bramką i za kratą, a czuję się tu jak na placu zabaw. Non stop jakieś dzieci biegają. Wuzele, trąbki. Nie byłem na takim meczu jeszcze, ani o 9 rano, ani z placem zabaw połączonym. Mam taki też prospekt na lewo, na jakiś turniej młodzieżowy. Budapeszta i Athletic Club pokonał tych swoich przeciwników Beak 3-1. Jako specjalnie pasjonujący. Atmosfera co najmniej dziwna, bo ten turniej młodzieżowy tam lekko mnie posiekał. Dlatego na końcu przyszli jeszcze zawodnicy futbolu amerykańskiego. Jestem już po drugiej stronie Dunaju, w Budzie. No i czekam sobie na mecz. No liczyłem na Węgrzech 7 poziomów ligowych. Do tej pory widziałem mecz w ichniejszej ekstraklasie. Widziałem mecz 4 ligi, 5, 6. Wypadałoby też najniższy zobaczyć. Tak właśnie sobie trafiłem na 7 ligę. Całkiem ciekawy obiekt znalazłem do tego. Nazywa się Panorama. Trafiłem na mecz zespołów, których znowu przynajmniej jednego będę miał problem z wymówieniem nazwy, więc będę czytał z kartki. Hege Alia 2050 prawdopodobnie tak to się nazywa. Zmierzą się z rezerwami Keruletu, który już widziałem wczoraj w 4. lidze. Znaczy pierwszy zespół widziałem, nie rezerwy. Miejscówkę mam na skarpie, na ławeczce. Nie będę stąd widział jakoś super bardzo dobrze, ale nie jest mi to niezbędne do szczęścia. Jest jakiś bufet, ale jak mam znowu pić Arany Ashok albo czym podobne wynalazki, to wolałem iść do sklepu. Żarcie oni tutaj tak raczej nie miewają, poza jakimś chlebem ze smalcem. Więc zaopatrzenie poszło we własnym zakresie. Chyba jakoś to przetrwam. Dokładnie. Gol wyrównujący.
Goście strzelili na 1-1 w tym momencie. To teoretycznie jest ich obiekt, ale występują tu w roli gości. Asumujący pojedynek w siódmej lidze zakończył się remisem 2-2. A ja jestem już na kolejnym meczu, chyba na pewno nawet ostatni w ten weekend. Na stadionie Újpestu, na którym dzisiaj nie gra Újpest, bo nie grali wczoraj swój mecz w Ekstraklasie tutejszej, a gra Wasarz, bo ma swój stadion remontowany i sobie zagra w drugiej lidze z jakimś Kapozwari, Rakoci. Ile? Całe 500 forintów, czyli 7,50. Piwko można łyknąć przestawionym dla problemu jak zwykle. Zaraz wchodzę i obczaję. Tym razem mam najtańsze, ciekawe na jaką trybunę trafię, chyba na jakąś stojącą bez krzesełek z tego co się zorientowałem. Może wreszcie będzie jakiś dobry klimat. Jakiejś wielkiej frekwencji na tym Wasasie chyba nie będzie. Nie ma się co dziwić, oni chyba spadli z ligi w zeszłym sezonie. I grają na podróżnym stadionie, bo ich jest chyba remontowany albo budowany, jakiś nowy. Nie do końca tam się zorientowałem jak to wygląda. Stadion Újpestu nie jest taki nowoczesny, rozpierdolony. Gdzieś na Újpest chyba też się trzeba będzie wybrać. Daje radę ten stadion nawet, nie jest taki zły. Pusty. Ale doping to jest śladowy, tylko piknikowy, taki jak ja bym robił. Komuś z megafonem, ale dał sobie siana, bo nie było chętnych, żeby pociągnąć. Raz krzyknął, nie znalazł bębniarza i finito. Chociaż bęben jest. Po drugiej stronie trochę lepszy doping. Grupka mała, ale zwarta. Bęben daje cały czas, coś tam sobie potrzebują. Goście właśnie strzelili na 2-2. Co tu się będzie jeszcze działo w tym meczu? Stało pół godziny. Kurwa, grubo to jest. To tego, czego szukałem przez cały weekend. W zasadzie już chciałem strzelić tylko jednego browara na tym meczu, ale atmosfera jest taka, że się nie da. Trzeba ładować. Mecz Wasas z Kapozwari Rakoci skończył się remisem 2-2. Bardzo fajne zawody. Najlepsze ten weekend sportowo i na trybunach też było sympatycznie. Mecz Wasasu z Kapozwari Rakoci był ostatni w ten weekend w Budapeszcie. Co? Czas spierdalać będzie do Polski. Budapeszt na liście zostaje do powtórzenia. Jak najbardziej fajne miasto, dużo klubów. Przez weekend widziałem 7 spotkań w 6 ligach. Nie widziałem tylko trzeciej, bo akurat zespoły tutaj lokalne grały na wyjeździe. Trzeba będzie powtórzyć, bo mają fajne obiekty. Przynajmniej Lore z
tego co widziałem. Żeby się nie okazało, że jak przyjadę następnym razem kiedyś, to ich obiekt będzie kurwa w remoncie, tak jak obecnie w Wasasu i Kispesztu. Gdyby te mecze były i Wasasu i Kispesztu na nominalnych obiektach, pewnie byłoby jeszcze lepiej. Ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Nie wiem jak jest do widzenia po węgiersku, dlatego powiem po polsku. Dobranoc.